Grasa rozpoczyna grę z boku. Zagrywa do Lazaretiego. Ten na flankę. Teraz okazja dla Piasta i gol! 1-0! Ależ otwarcie tego meczu! Szoko teraz wyszedł z bramki Wiktor Lopez Gonzalez. On lubi podłączać się do gry ofensywnej swojego zespołu. Uderza na bramkę! I teraz niewiele brakowało, ale tak, piłka zatrzepotała w siatce. W pierwszym momencie wydawało się, że tylko uderzył w boczną siatkę Wiktor Lopez Gonzalez. Niewielu kibiców Piastunek spodziewało się, że ta szarża golkipera kontraktu może przynieść efekt. A Wiktor Lopez Gonzalez nie dojrze zdobył. Rzut rożny dla Piasta. Piłka to grana w pole karne, świetnie ustawiona Adriano Lemosy. Wychodzą z kontratakiem konstruktorzy, podaje na prawą flankę Adriano Lemos! Broni! Teraz świetnie Cypun. Kontrakt w sezonie zasadniczym dysponował najlepszą defensywą w całej lidze! Tutaj Kresel i Raszkowski! Raszkowski zdobywa bramkę na 2-1. Kontrakt po raz pierwszy w tym spotkaniu wychodzi na prowadzenie. Jazda atakuje Grasa. Powstrzymany, rusza kontra, Sendlewski, pole karne! Ależ teraz przekombinował w tej akcji Kriezel. Staram się rozerwać ten mur postawiony przed bramką. Cypuna, teraz mamy trzeciego gola! Kaniewski rehabilituje się za to, że przy pierwszym golu nie upilnował Lazaretiego. Deko, a teraz okazja! I nie wykorzystał tej szansy. Kriezel po tym podaniu Deko. Wszystko na jedną kartę. Rozpoczyna grę Wabank już na początku drugiej odsłony tego pojedynku. Krokodyl w wykonaniu gracza konstruktorów. Teraz Sendlewski! W ostatniej chwili. Nie zakończy się już dzisiaj w Lubawie. Breno Rosa. Lazaretti w pole karnej gol! Teixeira! 3-2 w Lubawie, rozmontowana teraz kompletnie kilkoma podaniami defensywa kontraktu. Tak mało i tak dużo dzieli Lubawian od awansu do finału. Rusza jednak Piastę Teixeira, kontratak Gliwiczan! Nie wyszedł kompletnie teraz ten strzał Śmiałkowskiemu. Lazaretti. Bugański. Podanie na lewą flankę, ale nie zdołał teraz zamknąć się całej akcji Teixeira. Deco w pole karne, Pedrinho, okazja, Raszkowski łapie piłkę Cypun. Udało się rozmontować ten mur postawiony przez Lubawian. Podanie w pole karne. Deko do bramkarza. Wiktor Lopez Gonzalez uderza na bramkę. I teraz brakowała. Zdobyłby swojego drugiego gola w tym meczu. Ostro zaatakowany przez Adriana Lemosa. Salówka w grze. Wszystko jest możliwe. Teixeira. Lazaretti. Pegasa w pole karne. Nie zdołał zamknąć tej akcji. Wchodzą sobie w pole karne z prawego skrzydła Śmiałkowski. Na nim Fiderszek. Deko. Uderza teraz jeszcze zamieszanie. Nie udało się pakować piłki do siatki Pedrinho. Mamy gwizdek arbitra. Czyżbyśmy mieli jeszcze rzut rożny dla konstruktorów? Wszystko na to wskazuje. Lazaretti. Znowu rozpoczynają grę z lotnym golkiperem. Zawodnicy z Górnego Śląska, Lazaretti, strzał i gol! 3-3 w Lubawie! Doprowadza do remisu Pegasa. Był tam po drodze jakiś rykoszet. Piłka odbiła się od nogi. Cypun daleko wyrzuca piłkę przed siebie. Dobra interwencja golkipera. Kontraktu rusza Pedrinho! Tak odpowiada czarodziej z kraju kawy. Zaczarował teraz wszystkich. Kiedy ruszył z piłką u nogi, nikt ani nic nie było go w stanie zatrzymać. Emocje pewnie będą nam towarzyszyły aż do końcowej syreny.
Podanie na prawą stronę, Breno Rosa. Bliski teraz straty, Lazaretti, Bugański piętką, wychodzi z bramki Wiktor Lopez González i gol! 4-4! Pegasa w krótkim odstępie czasu dwukrotnie wpisuje się na listę strzelców. Prawdziwy festiwal strzelecki. Znowu grają z wycofanym bramkarzem. Po to pierwszy Orlando Duarte. Oni tutaj chcą wszystko zakończyć w regulaminowym czasie gry. Pomylił się o centymetry Lazaretti. Doskonale rozegrali ten stały fragment gry. Gospodarze, naciskany Śmiałkowski przez Sekriezela. Śmiałkowski, teraz jest świetnie Gliwiczanie, ale w porę zjawił się w tym sektorze boiska Kriezel. Ucierpiał w tym starciu z Lazarettim. Podanie przed te pole karne, Breno Rosa, spore zamieszanie, złapał piłkę teraz. I rusza kontrata, Kriezel nie trafił do siatki. Szybko wznawia grę Wiktor Lopez González, poprzeczka, ratuje teraz Piasta. Niesamowite rzeczy dzieją się tutaj w końcówce. Spotkaniu. Bedrinho w pole karne, okazja, ależ teraz świetnie zachował się między słupkami Cypun. Okradę z bramki Raszkowskiego. Adriano Lemos w pole karne broni Cypun. Kontra. Teraz już jedni i drudzy z tymi środkami starają się przedostać pod bramkę rywala. Pegasa w pole karne, nie wykorzystał tej szansy Śmiałkowski, jeszcze atakuje Piast. Lopez González, Pedrinho. Pedrinho strzela i przenosi piłkę nad poprzeczką. Cypun. Lazaretti, Bugański, Teixeira. Lazaretti, Lazaretti, gol! Vinicius Lazaretti na 38 sekund przed końcem drugiej części dogrywki daje prowadzenie mistrzom Polski. Cóż za historia! Kriezel trafił w poprzeczkę w ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry. Uderzenie, gol! Pedrinho! Cóż za odpowiedź konstruktorów! W Lubawie znowu mamy remis 5-5. Szaleństwo na trybunach! Czy to oznacza, że będziemy tutaj świadkami rzutów karnych? Jeszcze zagrana piłka w pole karne, ale tutaj już nic się nie zmieni. Będziemy świadkami rzutów karnych. Jeżeli teraz trafi Cadini, to tylko jeden celny strzał będzie dzielił Piast od wygrania meczu numer 2 w Lubawie. Cadini! 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 Gol! Piast prowadzi w konkursie rzutów karnych! Teraz musi trafić do siatki Malaguti. Musi pokonać Cypuna. Malaguti, nie ma gola! Tak jest! Piast Gliwice cieszy się w Lubawie. Piast Gliwice doprowadza do meczu numer 3, wygrywający konkurs rzutów karnych.